Ale niektóre budynki są tutaj takie paskudne. Groszek, groszeczek, gruszunio. A tutaj widzicie jednak nie mogę. Także, no nie wiem. Kupiłam ostatnio w polskim sklepie ziaj. A my na krótki rękawek oboje. O, jakieś panieńskie. Dzień dobry, przyjechaliśmy do Birmingham zjeść. Ale niektóre budynki są tutaj takie paskudne, że to się w głowie nie mieści. A w miarę nawet mamy ładny dzień. Idziemy do nowego miejsca, radzie znalazł. Oczywiście postaram się Wam podlinkować tutaj film radia z tego miejsca, bo brzmi bardzo fajnie. Ale ładny dzień nam się zrobił, co? Mm-hmm. Where is it? Tam tej strony. Okej. Uważaj, bo tu jest ulica. Chodzimy po ulicy jak po... nie wiem po czym. W słońcu ciepło, ale w cieniu powiem Wam, że pizga. Mamy na krótki rękawek oboje. O, jakieś panieńskie. A mi się szykuje, moi drodzy, impreza w stylu lat 80. 90. Na razie nie mam jeszcze nic do ubrania. Dobra, gdzieś tu? Bless you. Także idziemy do stoliczka. Stoliczku nakryj się. Nie pachnie. Mało pachnie. Kurde. Thank you. Ogólnie jeszcze nie byliśmy w Miller i Carter, ale dziewczyny w pracy zawsze polecają, mówią, że warto. Także Radosław, niedługo nasza kolejna rocznica ślubu. A co ty taki ciemny jesteś? To możemy iść. No już, moi drodzy, pojedliśmy, przepyszne było. Idziemy do Primarka zobaczyć, tak? Chciałem zobaczyć w Primarku jakąś taką spódniczkę, taką rara, taką, wiecie, to są takie falbanki, tak jak właśnie kiedyś były. Bo Wam mówiłam, że mam tą imprezę w stylu lat 80. 90. I chciałam zobaczyć, czy może w Primarku będą te takie rajstopy. Jak one się nazywają? Takie jakby kwieciste. Takie jakby pończochowe, ale nie pończochowe. Wiecie jakie. Na pewno znacie te lata, bo większość oglądających jest tutaj w moim wieku, koło mojego wieku. Także mam nadzieję, że się uda i będziemy właśnie szli do największego Primarka. Ktoś bilet dostał. Bilet. Mam na myśli mandat, niestety. Dobra, jedziemy. Powiem Wam szczerze, że dosyć dużo fajnych rzeczy jest. I nawet pojawiło się, co prawda ja mam bardzo dawno temu w Primarku, ale nawet się pojawił znowu, pojawiło się dużo bawełny. Także to jest super. Fajne ciuszki. Fajna koszulka Nirwany. Podoba mi się na maksa. Ale też podoba mi się ta Rolling Stones. Nie wiem, która bardziej mi się podoba. O Jezu, fajne. One są takie długie. Duże, dosyć duże są. Ale chyba sobie wezmę którąś. Chyba jednak tą czarną. Bo ta jest dla mnie za blada. Idę szukać tych takich fishnetek, właśnie te rajstopy, tak się nazywam, jak fishnets, coś w tym stylu. Także szukam gdzieś jakiś fajnych rajstop, Shrek, jakby ktoś chciał na przecenie. Sprite, o Jezu, to jest takie 80s, nie? No, to mi się kojarzy, takie jeansy duże, tak zwane piramidki i coś takiego, no ale nie, jest za ciepło na takie coś, a to jeszcze tydzień czasu. O, ale długo mnie tutaj nie było, fajne rzeczy, fajne. Wiecie co, ostatnio dostałam od znajomej herbatki i to są te herbatki Twinings, całe pudełko i taka fajna właśnie selekcja była, już Was zaraz odwrócę, już mi mało co tutaj zostało, kiedyś piłam właśnie tą Glow, a teraz zobaczcie właśnie jakie tutaj mi się zostały. Detox, bardzo smaczna ta herbatka jest, jak widzicie ona jest z cytryną i z imirem, z selenem też. Później tutaj mamy na spanie i to jest przepiękny zapach i zaraz ją sobie będę robiła, no bo już jest dosyć późno, mimo że na dworze jasno. To jest, jak widzicie, jabłko i wanilia z passion flowers i z rumiankiem. Boże, jaka pyszna, a zapach jaki tej herbaty, kupcie sobie koniecznie. Został mi się Glow, to jest właśnie ta cytrynowa z zieloną herbatą i Defense, czyli taka ochronna dla organizmu i tu widzicie znowu jest cytrusy i ginger, czyli imbir, zielona herbata i witamina C. Prześwietne są te herbaty, już zobaczcie, tylko tyle mi się skończyło, tam chyba było 20 torebek, niedawno dostałam, a że jest u nas zimno, no to cały czas pijemy herbaty,
O, dobre, takie herbatki chyba są zdrowe. Tak myślę, co? No hej, hej, może Wam się ogólnie pokażę z tej strony. Wiecie co, ja właśnie sobie tutaj parzę tą herbatkę truskawkową. Boże, no zapach jest przepiękny. Troszeczkę taki zimowy, ale też ma w sobie coś takiego świeżego, także to jest bardzo fajne. A ja Wam chciałam pokazać dwie rzeczy. Chciałam Wam pokazać książkę, który po raz pierwszy od lat... Znaczy nie chodzi o książkę jako tą książkę, ale zdecydowałam po raz pierwszy od lat, że nie kończę książki czytać. Dawałam tej książce tyle szans, nie wiem dlaczego po prostu nie mogę. To jest książka Dorothy Cumson, Good Night Beautiful. Ma naprawdę dobre opinie, ale po prostu no nie potrafię. I już ją męczę tak długo i powiem Wam, że aż mi jest po prostu głupio, bo ją oczywiście pożyczyłam od znajomej i no po prostu mam ją, mam, co prawda znajoma już ją czytała, mówiła, że wraca do tej książki. No ale ja jakoś po prostu no nie mogę, no nie potrafię tej książki, no nie potrafię. Nie, nie wiem, nie potrafię, pierwszy raz. I to jest pierwszy raz, że robię coś takiego, że przestaję czytać książkę, bo ja zawsze daję szansę, bo wiecie o co chodzi, no może gdzieś tam się rozwinie, ale tutaj po prostu no nic mi absolutnie, no nic mi nie pasuje w tej książce, nie wiem, no nie mogę się skupić. Jeśli macie chęci, no to mi napiszcie, co w obecnej chwili czytacie. Na mnie po tej książce, to teraz, co teraz mam właśnie też od znajomej, czeka cała seria Mroza, ale to już są książki, które sobie sama kupiłam. Ale chcę je przeczytać i po prostu chcę je wystawić na Vinted, bo nie chcę zagracać domu. Po prostu nie chcę zagracać domu. Radek teraz sobie wykupił Amazon, nawet nie Spotify, ale Amazon Music. I tam też właśnie są audiobooki, także będę sobie zgrywała audiobooki na mojego starego Kindle. Działa jak ta lala, także dlaczego nie korzystać z niego? Chociaż ja uwielbiam, ja wiem, że ja się nie powstrzymam i na 100% będąc w Polsce znowu kupię jakieś książki, no ale wiecie, one leżą w tym domu i naprawdę zajmują dużo miejsca, także ja już od jakiegoś czasu co przeczytam, to wystawiam na Vinted, w większości się sprzedaje, także fajnie. A jeszcze co Wam chciałam pokazać, co prawda ja wyrzuciłam opakowanie, ale mam taką zajebistą szczotkę, sorry, mam taką zajebistą szczotkę do włosów, że nie uwierzycie, czekajcie. Szczotka czy grzebień, no zobaczcie, coś takiego, no chyba taka bardziej szczotka, nie? To jest zrobione na bambusie i oczywiście z bambusowymi tutaj, tak jak widzicie, kolcami, ale co ja Wam powiem, ja nie wiem, ja miałam kiedyś takie szczotki i te szczotki mi tak plątały włosy, a ta po prostu działa jak marzenie, działa jakby miała nie wiem jaką odżywkę w włosach, no po prostu jest prześwietna. Co prawda, wiecie co, to jest ten bambus, czy to drewno, jest takie surowe i ja bałabym się tego używać na mokro, bo bałabym się, że gdzieś mi tu może zacząć pleśnić, albo nie wiem, coś w tym stylu. Ale jeśli chodzi, wiecie, jak już mam włosy takie przesuszone w ręczniku, no i ostatnio sobie zaczęłam dawać odżywkę bez spłukiwania, bo wiecie, że mam problem wielki z włosami, co prawda odreagowuję to, bo mam wysypkę i na plecach i wszędzie, no nie wiem, po prostu muszę coś ogarnąć z tymi włosami, ale ta szczotka po prostu działa jak marzenie. Wyrzuciłam opakowanie, ona była kupiona w TK Maxie, to jest niemiecka szczotka i tam było coś napisane typu, że szczoteczka cushion, czyli szczoteczka poduszka z poduszką, no bo tu jest taka, no wiecie, w każdej szczotce tak naprawdę jest tutaj poduszka, ale ta naprawdę działa wybitnie dobrze. Nie wiem, co w niej jest takiego dobrego, ale jest po prostu prześwietna. Taka zwykła, mała. Byłam przekonana, że nie będzie dla mnie odpowiednia, a jednak do moich kręconych włosów jest po prostu, nawet jeśli czasami muszę na sucho wyczesać, co staram się nie robić, bo kręconych włosów się nie powinno czesać na sucho, ale ja swoje jednak przeczesuję, żeby wiecie, ja przeważnie chodzę w włosach upiętych, także chciałabym, żeby były przeczesane, żebym mogła się tak ładnie uczesać, ulizać i żeby to tak wyglądało. Także polecajka, wielka, wielka polecajka. Jeśli mówię, szkoda, że wyrzuciłam opakowanie, niemieckie to było, bo bym Wam pokazała, ale naprawdę świetna. Zobaczcie, jakie macie kręcone włosy, to sobie sprawdźcie, koniecznie. Kurde, zobaczcie, Radosa zostawił swoją wodę. On zawsze bierze do pracy takie dwie butelki wody gazowanej SodaStream. Bardzo, bardzo polecam. W ogóle widziałam, że zajebiste promocje na Thermomixa są w Polsce. Przy zakupie dostajesz SodaStream właśnie. Ja bardzo polecam. A tutaj moja butelka, ja Wam też nieraz mówiłam, ja używam do pracy takiej Brity. U nas są filtry w pracy, taki owszem, wiecie, są dyspensery wody i tam można sobie wziąć wodę, która już jest sfiltrowana, no ale ja mimo wszystko jeszcze noszę coś takiego. No i przyszłam tutaj też pokazać maseczki, tak sobie się zastanawiam, że chyba sobie właśnie zrobię maseczkę. Kupiłam ostatnio w polskim sklepie z Ziai, widzicie, nawilżającą z glinką zieloną, Radosław już sobie zrobił. I tutaj mam z glinką różową, skóra wrażliwa i pamiętam, że to były bardzo dobre maseczki, także wzięłam sobie, no i Radosławowi i mam nadzieję, że dzisiaj sobie zrobić, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, jak już będę miała wolne zaraz. No nie wiem, ale sobie postanowiłam, z maseczką się jeszcze zastanowię, ale zobaczcie co tutaj mam,
groszek, groszeczek, groszuniu. Już troszeczkę jest taki po, że tak powiem, już się robi taki gorzkawy. O, w ten sposób. Nasz w ogrodzie już też zaraz będzie gotowy do zjedzenia. Niedługo Wam pokażę nasz w ogrodzie, bo długo nie byłam, ale jest przeważnie zimno i niefajnie. Ale dobra, ja się biorę za maseczki, za groszek i jeśli się już dzisiaj nie spotkamy, to dziękuję za oglądanie. Zostawcie po sobie jakiś znak w komentarzu, proszę. Może groszek. Albo maseczkę. Albo napiszcie, co u Was. Pozdrawiam Was serdecznie. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie, teraz jest ta chwila. Buziaki, dzięki, pa, pa!